Spisać musi się każdy, ale czasu jeszcze sporo. Narodowy Spis Powszechny potrwa do 30 września. Tym razem jest nieco inny, bo ze względu na pandemię internetowy lub telefoniczny. I lepiej o tym nie zapomnieć, bo za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny do 5000 zł. Pytań ledwie kilka, ale dla wielu Polaków zbyt ingerują w prywatność. Największe emocje spis wywołuje jednak wśród Ślązaków, którzy chcieliby wpisać narodowość śląską, a nie mogą. Dlaczego dla nich to takie ważne? O tym ze Śląska. Krzysztof Bąk. Śląsk to jest mój heimat, bez tuż w spisie powszechnym i oby tak godać Jerzych z Rybnika, Jerzych ze Śląska. Jak mogłabym nie zadeklarować narodowości śląskiej, skoro ja jestem Ślązaczką, wychowaną tutaj, w górniczej rodzinie, w której pielęgnowano śląskie wartości i tradycje. Tutaj się urodziłem. Tutaj mieszkam, tutaj się wychowałem. Jako bajtel, idąc do szkoły, też gadałem po śląsku, pisałem po śląsku. Nie podobało się to nauczycielom. Czemu deklaruję narodowość śląską? Bo jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mam do tego prawo. Załęże, jedna z najstarszych dzielnic Katowic. Lata świetności ma już za sobą. Kiedyś tętniła robotniczym życiem. Każdego ranka górnicy i hutnicy wychodzili na szychtę niedaleko, do kopalni Kleofas i huty Beldon. Dwie dekady temu oba te zakłady przeszły do historii, a dziś widać, jak mocno w tej części miasta odcisnęło się piętno transformacji gospodarczej. To nie ma gańba godać po śląsku. W grudniu ubiegłego roku, w czasie brukselskiej dysputy nad inicjatywą wspierającą etniczną różnorodność, Łukasz Kochut zaczął mówić po śląsku, w osłupienie wprawiając brukselskich tłumaczy. Could you please repeat like two sentences? Dziś śląski europoseł każdy niespędzony w stolicy Belgii dzień poświęca na kampanię namawiającą, by w trwającym właśnie spisie powszechnym w deklaracji narodowości wybierać opcję inna i wpisywać śląska. Żebyśmy my mieli większe oręże do walki o naszą kulturę. Ta kampania to Śląska Sztama, czyli Śląska Zgoda. Porozumienie kilkunastu regionalnych organizacji i polityków, którego celem jest informowanie mieszkańców województwa śląskiego, jak zadeklarować śląskość w spisie powszechnym. Jestem optymistą, bo widzę ten taki właśnie renesans śląskości i to, że to oddolnie gdzieś tam buzuje. Ale każdy wynik, który będzie powyżej kilkuset, myślę, że 300-500 tysięcy osób czy milion, to będzie dla mnie jakiś tam sukces i dla każdej osoby, która zadeklaruje narodowość śląską czy język śląski, będę dalej walczył o to, żeby język śląski był uznany za język regionalny, bo to w mojej ocenie jest po prostu najważniejsze, żeby ten język przetrwał, żeby śląska kultura przetrwała. Jednym z wolontariuszy jest Jan Lubos, rybniczanin, Ślązak z dziada pradziada, od kilku lat żyjący w Tajlandii. Na moim domu w Tajlandii wisi śląska flaga. To jest taki znak rozpoznawczy, wszyscy wiedzą, ten dom z żółto-niebieską flagą, ze złotym orłem, to jest ten farang, prawda, z Polski, ze Śląska. Stwierdziłem, że jest potrzeba pomóc Ślązakom teraz, dziś, konkretnie jest konkretna robota do zrobienia. Wsiadłem w samolot, przyleciałem, pomagam. O tym, czy ta kampania okaże się sukcesem, będzie wiadomo w grudniu, gdy Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne wyniki spisu powszechnego. Już dziś widać, że województwo śląskie jest liderem w wypełnianiu spisowych formularzy. Autospisu dokonało o 1/5 więcej osób niż średnia krajowa, a wiele osób, nie tylko w portalach społecznościowych, deklaruje takie wskazanie. Niezależnie od wyników spisu powszechnego, od lat można mówić o renesansie śląskości. Książki śląskiego pisarza Szczepana Twardocha osiągają gigantyczne nakłady. On sam co rusz odbiera nagrody i zgadza się na kolejne obcojęzyczne tłumaczenia. Aktorzy Teatru Śląskiego przenoszą właśnie na sceniczne deski najnowszą powieść Twardocha, Pokorę. Jestem pierwszym Ślązakiem, który jest dyrektorem tego teatru, żeby było śmieszniej. 114-letniej historii. Sceniczna adaptacja Dracha, podobnie jak Piątej Strony Świata Kazimierza Kutza, czy spektakle o dramacie dziewięciu górników z Wujka, ale także przedstawienia o Jerzym Kukuczce czy Ryszardzie Ridlu wypełniały te sale po brzegi. Brakuje mi tego, żeby tych osób, takich, które chcą ten ferment tworzyć, było więcej, bo odbiorca jest.
Tu nie ma problemu i jest coraz więcej ludzi, którzy świadomie mówią językiem śląskim, którzy świadomie mówią o sobie, że są Ślązakami, świadomie spoglądają na historię tego miejsca. Teraz brakuje mi większej ilości autorytetów, większej ilości no, takich przewodników, że powiedzmy duchowych i literackich, i filmowych, i teatralnych, i politycznych nawet. W jednym z wyremontowanych familoków zamieszkał pochodzący z Rudy Śląskiej Adrian Gorecki. Tam się wychowałem, a Ruda Śląska to takie miasto, gdzie nawet chyba drzewa godają po śląsku. Ten język był dla mnie pierwszy. Myślę po śląsku, żyję po śląsku. Również tutaj w domu mówię po śląsku. To znaczy rozmawiam po śląsku z żoną, rozmawiam po śląsku chociażby z teściami, którzy mieszkają blisko, rozmawiam po śląsku na co dzień z moimi dziadkami. Z miłości do Śląska i śląskości wrócił także do pisowni i wymowy nazwiska swoich pradziadków. Nazwisko mojej rodziny zostało bezprawnie zmienione w 1967 roku. Wjeżdżałem do ksiąg metrykalnych, zarówno z Zaborza, gdzie ta rodzina mieszkała, a potem wcześniej w Żernicy. I to zawsze był Gorecki, od 200 lat z okładem. Dlatego teraz w Narodowym Spisie Powszechnym Adrian Gorecki ma zamiar zadeklarować przynależność do narodowości śląskiej. Na pewno wpisze też, że jego ojczystym językiem jest język śląski. Mamy prawo do godania tego, że my są Ślązakami, że tak uważamy, że tak my się wychowali, tak my się narodzili, tak nam rodzina przekazała jakieś tradycje, no bez tuż. Ja się czuję Ślązakiem, to jest moja narodowość. Ja godzę po śląsku i to jest mój język. I tak będę to deklarować w Narodowym Spisie Powszechnym. Nie będzie to pierwsza taka deklaracja, bo już w Spisie Powszechnym w 2002 roku aż 173 tysiące osób zadeklarowało narodowość śląską. To było duże zaskoczenie, tym bardziej, że wcześniej praktycznie w spisach powszechnych nie pytano o narodowość, pytano o zupełnie inne kwestie. No i ten temat rzeczywiście narodowości się tutaj pojawia i sam fakt, że Ślązacy okazują się najliczniejszą mniejszością, stawia elity centralne w pewnym kłopocie. Dekadę później ta liczba była o wiele wyższa. Spośród 847 tysięcy deklarujących narodowość śląską, aż 376 tysięcy osób wskazało ją jako jedyną, uznając, że nie są ani Polakami, ani Niemcami, a Ślązakami. Historycznie do Śląska należy też województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie, a także północna część czeskiego kraju morawsko-śląskiego, ale najwięcej deklaracji śląskości pada właśnie w województwie śląskim. Tu też działa najwięcej organizacji domagających się uznania śląskiego za język regionalny, zaś Ślązaków za mniejszość etniczną. Część z nich, tak jak Ruch Autonomii Śląska, domaga się na wzór przedwojennej autonomii większych kompetencji dla wojewódzkich samorządów. Wszystkie chcą uznania śląskiego na wzór języka kaszubskiego za język regionalny. Mimo usilnych starań, między innymi zebrania prawie 150 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, polski Sejm w ciągu 15 minionych lat już pięciokrotnie odrzucił projekty takich ustaw. Kaszubi na ochronę własnej mowy co roku otrzymują z budżetu państwa po kilkadziesiąt milionów złotych. Ślązacy pracę nad skodyfikowaniem swojej godki muszą finansować albo z własnej kieszeni, albo z pozarządowych dotacji. Moc chcą, żeby ta śląska mowa jednak jakoś nabrała takiego szwungu większego. Mieszkający w Bytomiu Grzegorz Kulik przetłumaczył już na śląski pięć książek. Najpierw opowieść wigilijną Dickensa, po śląsku to Godnio pieśń, później Małego Princa, czyli Małego Księcia, Kubusia Puchatka, czyli Niedźwiotka Pucha, a ostatnio Alicję w Krainie Czarów, co po śląsku brzmi We Krainie Dziwów. Buduje tabelka z kolumnami po śląsku, po polsku, po niemiecku i tak dalej. Jest również autorem internetowego słownika śląsko-polskiego. W czasie kilkumiesięcznej benedyktyńskiej pracy opracował 25 tysięcy haseł. Te 25 tysięcy haseł tego słownika styknie do tego, żeby już porządnie nauczyć się śląskiego języka. Według ostatniego spisu powszechnego śląskim posługuje się na co dzień 500 000 osób. Możliwość ustawienia śląskiego oferują producenci telefonów i portale społecznościowe. Śląski nagle wszedł nam do przestrzeni bardzo nowoczesnej. I to jest w moim przekonaniu chyba największa rewolucja, jaka się tutaj dokonała. Trafił również do spisu języków świata Biblioteki Kongresu USA. Krzysztof Bąk,
Polsat News, Katowice. I o tej śląskości porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Krzysztof Hanke, śląski aktor, kabareciarz. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Kim Pan jest? Dobry wieczór Pani. Gdzie jestem? Jestem w Brennej. A kim Pan jest? Pytam. Proszę? Kim Pan jest? Ślązakiem, Polakiem, Europejczykiem, jestem, Niemcem? Przede wszystkim jestem Ślązakiem, Europejczykiem. Tak się czuję. I zadeklarowałem w spisie powszechnym nie tylko swoją narodowość śląską, język śląski, ale przyznam się, że całej rodzinie wypełniłem ten spis powszechny i wszystkim zadeklarowałem narodowość śląską, dlatego że wszyscy rozmawiamy w całej rodzinie Hanków, mówi się po śląsku. Jako jedyną, rozumiem? Na pewno, tak. Co to znaczy być Ślązakiem według Pana? Wie Pani co, to tak historycznie to tak różnie bywało. No, czasami, jak pamiętam, jak byłem dzieckiem, to było, byłem takim jakby w szkołach język śląski był tępiony. W szkole podstawowej nawet nas nauczyciele przestrzegali, żebyśmy nie rozmawiali nawet na przerwach po śląsku. No ale myśmy to oczywiście omijali i zawsze mówiliśmy po śląsku. I kiedy graliśmy w piłkę z kolegami, mało było kolegów, którzy by nie mówili po śląsku. W zasadzie nie znam nikogo, z kim bym rozmawiał po polsku. Z wszystkimi kolegami na podwórku się mówiło po śląsku. A potem, no potem różnie bywało. No teraz dobrze, że ten język nasz śląski przeżywa taki renesans, że to się tak wszystko ładnie zaczyna układać, że są naukowcy, którzy tworzą te języki, słowniki, że są literaci, którzy piszą piękne dzieła w języku śląskim. Ja myślę, że przed nami jest jeszcze dosyć długa droga, ale na końcu tej drogi myślę, że jest ta odrębność kulturowa Gwary Śląskiej i regionu śląskiego powinna być zdecydowanie usankcjonowana przez całą Unię Europejską. To a propos tej Gwary Śląskiej, jak pan wspomniał, czy trzeba znać Gotkę, żeby być Ślązakiem? No raczej tak, ale czasami są tacy przyjaciele Śląska, którym nawet swego czasu poprzez takie nagrody jak Hanysy, które wymyślił Grzesiu Poloczek z kabaretu Rak, nadawaliśmy takim czołowym luminarzom tej naszej śląskiej gwary, śląskiej tradycji, naszym przyjaciołom były nadawane tytuły Hanysa. I to kiedyś właśnie taki tytuł Hanysa to było takie pogardliwe określenie dla Ślązaka, ale myślę, że dzięki kabaretowi Rak to zostało właśnie tak postawione, że się to bardzo kojarzy tak pozytywnie. A jeśli ktoś jest na przykład z Sosnowca, ma rodzinę na Śląsku, jest Ślązakiem czy nie? Wszystko jedno. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. My przede wszystkim różnimy się właśnie tak kulturowo, ale ogólnie to ja jestem wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej. Jestem Ślązacy, ja myślę, też chcą być w Europie, chcą mieć dostęp do tej Europy i chcą różnić się poprzez kulturę, poprzez język, ale korzystać z wszelkich dóbr tego pięknego regionu, jakim jest Europa. A kiedy ostatnio opowiedział Pan o kimś Gorol? Kiedy? O, właśnie miałem przyjemność kilka dni temu być na takim turnieju tenisowym w Komiarowie. I był tam książę Komiarowski, który się właśnie pytał mnie, kto to jest Gorol, więc mu wyjaśniłem, że Gorol to jest wszystko, co dzieje z Hanysem. Nawet Murzyn może być Gorolem. To ja zapytam w takim razie jako Gorol, dlaczego Śląsk jest taki wyjątkowy? Dlaczego jest wyjątkowy? Poprzez wyjątkowość tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. To są ludzie specyficzni. Oni mają właśnie taki inny stosunek. Oni się fantastycznie bawią. Ja to mogę powiedzieć jeszcze o Ślązakach coś takiego, że wszyscy koledzy, którzy artyści przyjeżdżali na Śląsk, to stwierdzili, że właśnie tutaj jest najfajniejsza publiczność, ludzie z najfajniejszym poczuciem humoru i wszyscy nas właśnie za to cenili. No różnie potem też bywało, bo Ślązacy są po prostu tacy typowi, jak w tej części Europy, typowe cechy pozytywne i negatywne posiadamy, ale co,
No i zagubiłem się teraz troszeczkę, bo oglądam to, co mi pani... To ja dopytam. Śląsk dawniej był, no, zupełnie inaczej wyglądał. Żyło się też trochę w innym rytmie. Życie toczyło się od szychty do szychty. Jak to teraz wygląda? Co się zmieniło na Śląsku? I czy Ślązacy tęsknią za tamtymi czasami? Ja myślę, że za tymi czasami nie ma co tęsknić. Wszyscy widzimy, jak się Śląsk zmienia, jak się odnawia, jak się buduje, jak się rozbudowuje, jak się zmienia struktura nawet przemysłowa tutaj na Górnym Śląsku. I ja myślę, że możemy wspominać te czasy tylko, no bo to było, nie było, to są czasy naszej młodości, a to zawsze będą najpiękniejsze lata naszego życia. I możemy tylko do tego w ten sposób tęsknić, ale trzeba patrzeć w przyszłość i trzeba stworzyć taki ten region, żeby właśnie, żeby się różnił kulturowo, językowo, ale żeby ludziom się tutaj fantastycznie żyło i dzięki temu zawsze... A niedziela musi być roladą, czy modrą kapustą i gumiklizjami, czy już nie? Klizami, gumiklizy. Tak, oczywiście, to mama jeszcze do teraz, jak może, to zawsze niedziela, rolada, kluski, modrą kapusta. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Krzysztof Hanke, śląski aktor i kabareciarz, był razem z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo.